Siemaneczko, ja jestem Want4Fun, witam w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6. Jestem w tym miejscu, w którym skończyłem w sumie, bo chciałem dograć to od razu, bo jestem w 36 rundzie, do 60 mi brakuje niewiele, więc sprawdźmy jak mi się to uda. Baloniki są moje chyba w dobrej pozycji poustawiane wszystkie, ale to zaraz jeszcze czas pokaże. Tam, gdzie mi będzie czegoś brakować, to mogę sobie jeszcze dołożyć, dokupić. Ale czy chcę? Chyba jeszcze, kurde, nie. Mam tutaj poodblokowane te samoloty, to wszystko, te gwoździe. A no to logiczne. Coraz mocniejsze balony się robią. Tutaj mam chyba taki tutorial, jak te wszystkie balony po prostu... No, popoznawać wszystkie balony i tak dalej i postaci. Mam 10. poziom, co tym razem? O kurwa. Leci tam, gdzie mu każe i strzela rzutkami jak z karabinu. No to dajmy mu lotnisko, dajmy tu. Aha, w ten sposób, co? O kurwa. No dobra, ulepszmy sobie jeszcze tego wariata. Szybciej niż normalnie, więcej rzutek. No to po kolei wszystko, bo się widzę, chłopak awansował. Coś jeszcze? Nic się więcej nie awansowało, ale to by sobie trzeba było mu w takim bądź razie... Aha. Nie mam więcej pieniążka. Jak ty strzelasz? Nie widzę, ale chyba twardo tam nawalasz z tego karabinku. No, coraz ładniej się zaczyna dziać. Poziom wbity. Co ty tam masz do odblokowania? Co? Rzutki prują szybciej niż powietrze? No sprawdźmy te rzutki twoje szybsze niż powietrze. Balon, latająca forteca. No to wiadome. Znaczy wiadome, dla kogoś kto nie grał to nie wiadomo. Jest sobie statek taki dupny. I musisz w niego jak najwięcej pruć, bo potem z niego wypada ileś tam takich balonów, z których wypada jeszcze więcej setek balonów. Czyli mówiąc w skrócie, leci balon, w którym jest schowane kilka konkretnych balonów. No, a reszta się stoczy sama. Trzeba go jak najwcześniej w każdym razie zniszczyć. I są statki, są łódki i tak dalej, i tak dalej. Tęczowe balony są zakamuflowane. No to spoko. Tutaj widzę, że twardo moje helikoptery wbijają poziom. Co mogę tutaj ci wbić? O, pozwala uderzać w zakamuflowane balony. Na razie pozwólmy mu wykrywać tamte balony, ale tego sobie jeszcze nie ulepszyłem. Ty co tutaj masz? Potężne silniki sprawiają, że helikopter jest znacznie szybszy. Wypuszcza 4 rzutki na serię zamiast 2. To też jest w sumie fajne. Więc może te 4 serie zamiast 2 na razie. I jedziemy. Radzą sobie tutaj, widzę, że chłopaki elegancko. Wbiłem 11. poziom tak w ogóle. Co odblokowuje. Torpedy i moździerze. Fantastycznie, tylko że widzę, że tego muszę mieć typola w wodzie. Ale ten potrzebował coś do odblokowania. Wydałem cały hajs, żeby typola ulepszyć. Mam nadzieję, że będzie warto. Ale to się zaraz jeszcze okaże. Gdzie ten mój helikopter poleciał? On poleciał tam. Fajne, że ja sobie mogę nim latać gdzie chcę. Znaczy fajne, nie fajne. Śmieszne to jest trochę. Mam znowu 2 koła. Czy coś potrzebuję wyulepszać? Tutaj nie. U ciebie mam kupione wszystko. U ciebie mam kupione wszystko. U ciebie wszystko. No dobra. To teraz jeszcze te rzutki moje. I ananasy. I zobaczymy jak to się teraz będzie zdarzyło. Więcej ananasów. I więcej żółtek u mojego gościa. No hajsik już leci jak szalony powoli. To tam widzę... O, no dużo rzeczy mi już widzę zaczyna awansować ładnie. Mają dodatkowy pancerz, przez co jeszcze trudniej je trafić. To wydaje mi się, że są komunikaty, ale to w gruncie rzeczy... Co te komunikaty mogą nam powiedzieć? Że balony są coraz bardziej silne? No bo taka prawda, one są tylko coraz bardziej silniejsze, zmieniają kolor i jest w nich ich coraz więcej. Bito 12 poziom. Małpi moździerz. To aż mnie korci, żeby to spróbować. Gdzie go sobie damy? Zmieści się tu? Nie, bo jak potem odblokuję działko, to będę go potrzebował. Małpi moździerz niech sobie leci tutaj. Ja wejdę sobie znowu w ulepszenia, popatrzę co tam jeszcze mogę sobie poulepszać. Tutaj nic. Tutaj mogę sobie odblokować co? Helikopter jest szybszy. O, automatycznie sobie ścigaj balony. No i gitara. To jest gitarka. Nie muszę już chyba nim teraz sterować. Kurwa, kuszące. Więcej żółtek na razie. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj mogę coś odblokować. 7 warstw balonów. Od nowych celów do 3 razy. O, widzisz. I strzela szybciej. Dajmy sobie niech strzela szybciej i to powolutku, po kolei. I tak się te punkty tam nabiją. Może pokrywać 2 warstwy balonów na strzał. To się na pewno... Na pewno chciałbym sobie to ulepszyć. Na 6 balonów. Jeszcze bardziej spowalnia balony. A, to wszystko mogłem. No to gitara. Tutaj jeszcze ta nasza zimowa małpka. Mamy jeszcze... O! Na razie to sobie dam. I jeszcze nasza wyrzutnia. Wielkie bomby zadają większe obrażenia. Odłamki. Tu już mam dylemat teraz, kurwa. Chuj, najpierw dam sobie to. Chyba wszystkie. A nie, jeszcze nasz kurde kumpel od bumerangu jeszcze coś musi. Bumerangi lecą szybciej. Bumerangami może rzucać dalej. No to chyba mogę wszystko. Tylko teraz muszę to wszystko pokupić. Aha, tutaj mam na razie, widzę, że u niego to zamontowane. Chyba mam u niego to zamontowane. U niego sobie muszę kupić mocniejszy klej. Tutaj nic nie wbiłem. Tutaj nic. U helikopterka sobie wbiłem zdalne sterowanie. No i gitara. Nie muszę już nim się męczyć. Tutaj. Tutaj. I chyba wszystko, co? No i tak na więcej na razie nie mam hajsu. To jedziemy z tym. Moja armia jest coraz potężniejsza tutaj. Helikopterek i to wszystko zaczyna się rozkręcać. No ja na razie nic więcej nie zrobię poza wyczekiwaniem, aż wylecą kolejne fale i balony, żeby sobie wszystko poulepszać. Bo nic innego nie mogę zrobić w międzyczasie. Komuś tutaj potrzebowałem coś kupić. Pozwala przekuć 7 warstw balonów. To jedziesz i bądź koksem. No dobra. Wykorzystajmy sobie to. Zawsze byłem ciekaw jak to działa. A on nawet nie zdążył tym strzelić. Okej, on chyba nawet nie zdążył tym strzelić. Nie wiem, chciałem sobie wykorzystać tą umiejętność strzelecką tego mojego typola. Mam 13 poziom. Małpia kaska. No i gitara. Dobra. Coś gdzieś jeszcze... U kogoś coś awansowało. U naszego helikopterka. Niech będzie. Tylko muszę to teraz kupić, co nie? No dokładnie. Jedziemy. O, widzę, że moja wyrzutnia tutaj, czy tam armatka, zaczęła awansować powoli. Zaczyna trafiać w balony. No, coś tutaj zaczyna pyrkać powoli. Czyli cwaniara daje radę. Mi zostało jeszcze ile? 11 rund. I uda się chyba przejść. To jest prolog? Nie wiem. Chyba prolog. Większe pociski to większy promień wybuchu. Zwiększa prędkość ataku moździerza. Sprawia, że strzały stają się celniejsze. Może wezmę sobie prędkość na razie, bo on strzela strasznie powoli. O, mamy statek. Ale widzę, że moje rozstawienie tutaj baloników sobie daje radę elegancko. Nie ma co narzekać. Mogę spróbować tego trudnego. Ciekawe, czy na trudnym jest więcej, kurde, rund, czy coś? Czy o co chodzi? Bo jakby było na tym trudnym tylko więcej rund, to... O nie! Wow. Widziałeś akcję? Nowy bohater odblokowany, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że mi spierdoliło nagle tyle balonów. Uhuhu. Jakieś konkret wzmocnienie tutaj muszę przyszykować. Co by tu pierdolnąć? Tego wariata możemy jeszcze tutaj strzelić. No, tego wariata sobie chyba możemy tutaj strzelić. Ciekawe, czy jak mu zwiększę zasięg, to siądzie. Dobra, tego wariata sobie mogę tutaj dać. Wziąłbym sobie jeszcze... Który tak fajnie napierdalał? Tom sobie wyrzutnie tutaj wezmę, niech też napierdala. Albo ją sobie gdzieś tu postawię. Koło wylotu. I mam już dwie dojebane. Tych komandorów mam. Tą małpkę może też taką najzwyklejszą sobie tu gdzieś postawię, niech sobie strzela. Zawsze tam coś przydziała. No i helikopter może jeszcze jeden. Nie helikopter, tylko lotnisko jeszcze jedno, nie? A, mogę to odblokować. No to odblokowuję od razu. I zobaczmy, jak mi teraz pójdzie. No, dałem dupy, kurwa. Człowiek się zapatrzył, tu jeszcze 9 runda życie straciłem. To w takim bądź razie... Tego spowalniacza jeszcze tu. I weź sobie... Tak to zrób, dokładnie. Zmiana opcji celowania. A co mi pomoże tutaj celowanie? O kurwa, dwa statki. Uda się? No. Czemu miałoby się nie udać? Ładny rozpierdol był, ale się udało. Czyli póki co mnie tutaj dobrze bronią. Widzę, że mój komandor tutaj wbił kolejny poziom. Co tutaj ma? Atakuje 3 razy szybciej. Odbija się od celów 3 razy. Na razie sobie dajmy może, że bardziej się odbija, nie? Ile to kosztuje? 3200. Trochę dużo. Uda się uzbierać? Cyk. O kurwa, drugi statek. Trzeci. Czwarty. Kurwa, syn. A mało bardzo pieniędzy z nich. No co to takiego? Tysiaka z nich no dostałem? Bez sensu. No ale dobra, nic z tym nie zrobię. Te mam rzeczy tutaj poulepszane. A tego nie mam ulepszonego. I co, ty masz awans, czy nie masz jeszcze awansu? Masz już awans. Sprawia, że strzały są celniejsze. Zwiększa promień wybuchu, niech będzie. Zobaczmy. Jeszcze 6 rund. Pierwszy statek, drugi statek. Radzą sobie tutaj. No i elegancko. Tutaj jest wszystko kupione. Tutaj te ostre rzutki miałem nie kupione. Dobra, ale tak to chyba wszystko. Na tych komandorów sobie miałem zbierać, żeby sobie jeszcze coś ulepszyć. Tutaj jest full, full. Tu klejarza mogę sobie, widzę, zwiększyć. Może skleić jeden balon dodatkowy na strzał. O, widzisz. To się też może przydać. Tylko pewnie, no, 2500. To zaraz powinienem to zebrać. Cyk, mam. I teraz jakimś toksycznym gównem te balony mnie atakuje. Dzięki czemu powinny być jeszcze lepsze do spakowania. Mam 15 poziom w ogóle. Co? Magiczne, kurwa, zaklęcia? Ty, no aż mnie ciekawi, żeby to sprawdzić. Sprawdźmy tego czarodzieja. Zdąży coś rzucić, czy nie dolecą tutaj? Ty, no rzuca jakieś czary. Okej. Rzuca tam jakieś czary, ale co on robi, to do końca nie jestem pewien. Zostaje mi 3 rundy do końca. Widzę, że statki już lecą jak szalone. Ale nic mnie więcej to już nie powinno chyba zaskoczyć. Czarodziej mi nie chce wbić poziomu, żebym sprawdził, co tam jeszcze się może wydarzyć u niego. Czy uda mi się na tym składzie dolecieć tutaj? Do samego końca, do 60 rundy? Czy się nie uda? Okej, ładnie ciśnie. 16 poziom aż z tego wszystkiego wbiłem. Ciskająca shurikenami małpa. Interesujące. Tego mogę, widzę, że znowu ulepszyć. Ciskająca shurikenami małpa. Jak ja mógłbym tego nie zobaczyć? To jedziemy. Widzę, że nic tutaj za bardzo nie mogę. Nie mogę helikopter. Nie, tą znowu mogę ulepszyć gwoździarkę moją. 16 gwoździ na serię. To na pewno, że zmienia gwoździe na ten, na piły. Bym poprosił. Co tutaj jeszcze było? Helikopter jeszcze miał coś do ulepszenia. Pozwala helikopterowi wykrywać i strzelać w kamuflażowane bomby. Kurwa, też kuszące. Ale ten kamuflaż mi bardzo kusi. Tam się zaraz poziom wbije w helikopterze, więc wiesz. Tutaj widzę, że małpka mnie jeszcze wbiła. No, nie wiem. O, no to już jest elegancka sprawa. Przekucie 3 warstw balonu to już jest, wiesz, fajna sprawa. Sprawdźmy, jak to się uda. Aha, nie zamontowałem tego. No to dobra. To free. Czekaj. Tutaj było zamontowane. Tu jest zamontowane. Tutaj mam niezamontowany kwas, a miałem sprawdzić kwas. Tu mam zamontowane wszystko. Tu wszystko. Tu wszystko. Tu na razie nic nie dam rady. Tu nic na razie nie dam rady. Kurwa. Byłem pewien, że gdzieś coś miałem. O, właśnie. Bo ja mam tylko 2 te małpki. A co, ona ma za mały poziom, żebym mu jeszcze też kuszę kupił, czy co? No nie wiem, w każdym bądź razie jedziemy. Próbujemy ostatnią rundę. Tego sobie jeszcze tutaj widzę, że mogę odblokować. Wszystko pokupione. To dajmy... Nie wiem, co dajmy. Typa z klejem? Typa z klejem może tutaj gdzieś dajmy. Zmieści się? Tu się zmieści. Niech je tam razi, skurwesyn. O, mamy wielki, największy balon, nie? Uda się go rozjebać? Jeden pęknął, dwa pękły. Dobra, mamy to. No i się udało. Huch, co my tutaj mamy? Umieszczonych wież 21, przekuć 70 000, wytworzonej gotówki 0, przekutych mołabów 26, mocny górzyć. No i dobra, zwycięstwo. 2 nagrody i 125 dolców. Przejrzyj mapę. Aha, w sensie to było przejrzyj mapę. I tutaj dajmy sobie dom. Mogłem sobie dać jeszcze wolna rozgrywka, ale nie wiem, czy to by był sens. Chciałem sobie tutaj sprawdzić, bo właśnie jakieś wyzwania mi powpadały. Tutaj za jakiś hajsik. Tutaj już nie ma nic. Bohaterowie. Odblokowałem sobie nowego bohatera. Tego, co? No to sobie go wybiorę, bo czemu no nie? Tutaj widzę, że za 2500 jakiś tam, kurwa, ale to by trzeba było doładowywać pieniądze, człowieku. A mi to się nie widzi. Weźmy sobie w małpki. Mam poodblokowywane małpki elegancko. Tutaj jakiś prezent mi cały czas gdzieś widnieje. Ja jestem tylko ciekaw właśnie, gdzie ja te prezenty zgarnąłem. Zaloguj się do chmury? Dobra, tutaj nic nie zrobiłem. Gdzie te dwa prezenty, które dostałem? To mnie ciekawi, wiesz? Moce? Moce chyba nie. Wiedza? Wiedza chyba też nie. A jak dam sobie graj, tu mam ukończony srebrny medal. Piękna sprawa. No dobra, no to co? No w tym odcinku to by było na tyle, bo chodziło w sumie mi tylko mi chodziło o to, żeby dokończyć tą właśnie pierwszą mapę, żeby nie było, że ją przerywam w połowie i coś, więc skoro się udało, w tym odcinku to na tyle. W nowym odcinku pójdziemy sobie może drzewko szczęścia. Nie no, pójdziemy sobie może w to drzewko szczęścia, żeby było, że święta i tak dalej, więc pójdziemy sobie w drzewko szczęścia. A tak jak mówię, w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Siemano!